No, witajcie drodzy moi widzowie. No, chciałem pozdrowić moich najlepszych fanów ze Świdnicy. Przyjechali do mnie moje najlepsi fanowie, no, żeby mi naprawić skutera, no. Ponieważ przyjechali do mnie, no, wiadomo, sobie zdjęcia porobiliśmy, pośmiali, pożartowali, no. No, teraz mam tyle dużo tych fanów, jestem zadowolony i no mam, no, po prostu taki najlepszy mój fan mówił, że mi zrobi skutera. Ja jestem też, będę miał swoją Hondę zrobioną i sobie będę jeździł. No, warto mieć takich dużo takich, mieć znajomych, porozmawiać i po prostu kupili u mnie też taki kubeczek na pamiątkę, żeby coś bardziej osiągnąć. I po prostu moi fanowie są zadowoleni. Po prostu, no nie ma żadnych takich problemów, żeby coś tam, jakiś ktoś by nie był zadowolony. U mnie jak ktoś przyjeżdża, to zawsze jest zadowolony, ucieszony i wtedy ma to ręce i nogi. No. Po prostu to poduszeczka, to jakaś tam przyjadą do mnie na kawę, wypiją i po prostu zawsze ktoś, jakiś gości mam niespodziewanych i zawsze porozmawiamy sobie. No. Wiadomo, no, są też takie dni, że po prostu, ponieważ zbliża się do mnie najlepszy jeszcze drugi fan, przyjedzie do mnie bardzo z daleka, no, powiedział, że no, że ze mną porozmawia co i jak, powie mi co, jak to trzeba robić po prostu. No i powiedział mi, że po prostu, no, że ja jestem w porządku chłopak, że on po prostu, no, jest za tym, żebym sobie kogoś poznał. No i po prostu on taki jest, że no, że powie mi co trzeba zrobić, jak to po prostu w wielkim celu coś tam osiągnąć jakiś, no. No, ja to mam swoje talenty, drodzy moi widzowie. Ja po prostu, ja tam jestem teraz taki, że ja teraz chodzę sobie u nas teraz, tak jak jest teraz u nas deszcz, pogoda, no to ja teraz tak chodzę, wiadomo. Wychodzę z psem na dwór, pobawimy się, trochę ze mną tak się ze mną bawi, ale on to jest taki pies fajny, on lubi się bawić, lubi się bawić. On ze mną się bawi i ze mną sobie tam bardziej, no, ale on jest pies mądry, mądry. Ta go zje, prosi jeszcze dokładkę, ja mu dam. O, fajny jest tego, no. Ja go na noc puszczę, załatwi się, przyjdzie. No, mądry to jest taki. No, to jest taki pudelek, fajny, elegancki. Teraz tak. Teraz do mnie się takie coś by się na przydało, coś jak. Po prostu jeszcze sobie próbuję na jakiś ten. Jakieś kupię sobie też po prostu może jeszcze jakieś te. Kupuję na zakup taki fajny. Jakieś jeszcze coś, koszulki kupię sobie fajne. Jeszcze coś tam, może buty kupię. Może gdzieś tam muszę wyjechać tak ogólnie, bo teraz tak jest sezonowo ciepło, no. A jak jeszcze już ten skuter będę miał naprawiony, to już będę tak mógł coś osiągnąć. I pojadę sobie gdzieś tak, wybiorę sobie w moje rejony i pojadę tam, po prostu tam pojadę do takich koleżanek, porozmawiam co i jak i taka koleżanka mnie zaprasza na kawę i pośmiejemy się, pożartujemy. No, tak o, wiadomo, no trochę pójdę na tą taką siłownię, poćwiczę sobie. No i to jest klasyka, to jest klasyka. Fantastyczne klasyka. No, ponieważ mam fajne organy Casio, po prostu ja sobie
Czasami wieczorami tak czasami gram, coś sobie przymierzam, założę sobie słuchawki, po prostu pies ze mną je kolację, ja sobie takie sobie melodyjki włączę i pies słucha, ale mądry pies. Wiecie, drodzy moi widzowie, pies mądry. Pies mądry jest od człowieka. No, ja jemu dam. Tak, o, było fajnie. Ja teraz tak o, on, ja poszłem. Pies za mną przyszedł. O, mój pies nie lubi sąsiadów. A dlaczego? Bo, no bo takiego po prostu. Mój pies taki jest nauczony po prostu, ponieważ nie lubi tego krzyku. On nie lubi tego krzyku, po prostu on lubi taki mój pies spokój, takie bardziej lubi ciszę, tak jak ja. Ten pies już on się do mnie przyzwyczaił, on tak o, po prostu tak o, ja jem kolację, on ze mną je kolację. Wychodzę z nim na dwór co pół godziny, czasami on tak o, daje jemu takie fajne z ryżem mięsko, marcheweczka, fajnie. Ja tak samo też jem trochę takiego kurczaczka z ryżem, tego fajnie, elegancko, żeby to miało ręce i nogi. No, ja już, drodzy moi widzowie, wypożyczyłem sobie takie rękawiczki z wypożyczalni na fajny boks. Pak, 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 pak. Ale, drodzy moi widzowie, jeszcze teraz sobie, teraz zamówiłem fajne rękawiczki na boks. Wiadomo, trzeba być po prostu takim troszeczkę przypakowany. Być takim, trzeba być trochę takim, wiadomo, no. Musi być sylwetka taka fajna, taka przyzwoita. No, wiadomo, no, facet musi być elegancko ubrany, po prostu, żeby pójść gdzieś, czy na tą dyskotekę, czy gdzieś. Żeby coś tam po prostu, żeby to miało ręce i nogi, żeby coś tam wyglądało co do przyzwoicie, no. Także, drodzy widzowie, tak to niestety wygląda. Ja już teraz tylko czekam teraz na te rękawiczki, ponieważ te rękawiczki niespodziewanie przyjdą. To są takie bokserskie. No, to są takie rękawiczki a la boks. I tylko zakładam. Tam jest fajne, w niektórych siłowniach jest takie worek treningowy. Fajnie sobie tego, można sobie tak potrenować. To jest taka, no sprawia mi tego, po prostu takie mi radość sprawia. Takie przyjemność mi sprawia, lubię tak. Wiadomo, no, trzeba trochę sobie tak poboksować. Trochę czas mija i mija dzień, no i tak to po prostu niestety tak wygląda. Także zobaczycie, drodzy moi widzowie, w drugim moim odcinku, jak ja po prostu w tym nowym łańcuszku mnie zobaczycie, fajnym, eleganckim. To jest fajny, elegancki łańcuszek, przyzwoity. Także, drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.